Liczba w nawiasie 2 pierwiastki z 8 minus 3 pierwiastki z 2 za nawiasem do kwadratu jest równa, no i mamy cztery odpowiedzi. Bierzemy sobie w takim razie to działanie i obliczamy. Można to robić na dwa sposoby. Gorszym sposobem będzie korzystanie tutaj z wzoru skróconego mnożenia, bo tutaj jest wzór na kwadrat różnicy, ale tak jak mówię z wzoru to byłoby trochę trudniejsze działanie. My zauważymy sobie, że pierwiastek z 8 to jest pierwiastek, z którym można coś zrobić ponieważ 8 to jest 4 razy 2 i w tym układzie tą liczbę 4 my sobie możemy spierwiastkować pierwiastek z 4 to jest 2 a ta dwójka zostaje ciągle pod pierwiastkiem to znaczy że pierwiastek z 8 to jest dokładnie to samo co 2 pierwiastki z 2 i my sobie w tym działaniu zamiast tego pierwiastka z 8 wstawimy to co żeśmy tutaj sobie policzyli będzie to tak, za tą dwójką tutaj był niewidoczny znak mnożenia, teraz go musimy tutaj napisać, a zamiast tego pierwiastka z 8 dajemy 2 pierwiastki z 2, całą resztę przepisujemy. Teraz te dwie dwójki możemy ze sobą pomnożyć. To będzie 4 pierwiastki z 2, minus 3 pierwiastki z 2. No i mamy 4 pierwiastki z 2, minus 3, takie same pierwiastki z 2, to z tego wychodzi 1 pierwiastek z 2. Czyli po prostu pierwiastek z 2 do kwadratu, a w tej sytuacji kwadrat i pierwiastek się likwidują i z tego dostajemy wynik 2, zatem poprawna będzie odpowiedź A.